Hej, witam was bardzo serdecznie, ja jestem Wiwer, a to jest kolejny odcinek vlogowy na mój kanał i tym razem chciałbym poruszyć temat, którym jest mój pierwszy rok działalności na portalu YouTube. A więc tak, zaczniemy od początku. 19 maja 2015 roku założyłem właśnie ten kanał i opublikowałem pierwszy film. Był to zapis, żeby się teraz nie pomylić, rozgrywki z trybu rozrywki w grze Hearthstone Heroes of Warcraft, tutaj w karcie gdzieś ten film wam podlinkuję. Zerknijcie na niego właśnie z takiego powodu chociażby, żeby zobaczyć, jaki zajebisty progres przez ten rok udało mi się poczynić na kanale. Okej, ale zacznijmy może tak naprawdę od początku, czyli pytania, dlaczego w ogóle zacząłem nagrywać na YouTube. I tutaj przede wszystkim można wymienić taki aspekt jak ciekawość. Chciałem po prostu zobaczyć, jak wygląda praca takiego YouTubera, jak się tworzy content związany z grami. Gry oczywiście to moje hobby, nie da się tego ukryć. No i czy to wystarczy usiąść przed komputerem, włączyć nagrywanie dźwięku, potem to tylko zmontować, szybko wrzucić na YouTube'a i pyk, gotowe. No jak się okazało, nie aż tak łatwo to jest osiągnąć, trzeba poświęcić na to dużo czasu, trzeba znaleźć ten zapał, żeby prawie codziennie siadać do nagrywania, publikować te materiały i tak dalej, więc na pewno jak się okazało, ta ciekawość została zaspokojona i wydaje mi się, że cały ten YouTube wydawał mi się dużo, dużo łatwiejszy. Kolejny aspekt, który mnie zmotywował do spróbowania swoich sił na YouTubie, to na pewno to, że YouTube daje dużą możliwość samorozwoju. Przede wszystkim należy tutaj spojrzeć na to z perspektywy takiego elokwentnego wypowiadania się przed kamerą, przed jakąś publicznością szerszą, czy chociażby takiej sztuki improwizacji, którą musimy na przykład wykonywać podczas rozgrywki, podczas grania w jakąś grę, której wcześniej nie mieliśmy okazji poznać. Musimy jakoś reagować na to, co nas tam zaskoczyło, na to, co zastaliśmy. Fajnie, jakbyśmy to skomentowali w miarę zabawny sposób, w sposób, który jest merytorycznie czymś poparty, a nie tylko takie o, ale się boję, o, coś tam się wydarzyło, albo szereg przekleństw i wiązanek aż uszy więdną. Znaczy, oczywiście to zależy też od typu kanału, ale według mnie, jeżeli chcemy się rozwijać gdzieś w tym aspekcie, mamy tutaj bardzo duże pole do popisu. No i taki, powiedzmy, poza personalny aspekt mojej próby na YouTubie, mojej działalności na YouTubie, to upgrade komputera, który wykonałem ponad rok temu. Był to taki porządny upgrade, który pozwoliłby mi się cieszyć wszystkimi nowymi tytułami, które wychodzą i powiedzmy takim bezstresowym graniu na wysokich ustawieniach, w Full HD. Także to udało mi się osiągnąć. Komputer sobie oczywiście złożyłem sam, części sobie dobrałem sam, ale o tym nie chciałbym tutaj mówić. Myślę, że na to przyjdzie pora, jakiś filmik mógłbym taki przygotować, gdzie właśnie omówiłbym technikalia, które nie tylko używam do grania, ale również do nagrywania kontentu na kanał. No i tak naprawdę po tym upgrade'cie zdecydowałem, że fajnie by było sprawdzić ten sprzęt nie tylko podczas gry, ale również może montażu filmu, gdzie wtedy mamy duże obciążenie procesora, możemy wykorzystać kartę graficzną. Także to również można potraktować jako motywację do tego, żeby rozpocząć tą działalność. No i tak jak wspominałem, pierwszy filmik był z Hearthstone'a. Ogólnie filmów na kanale mamy już 400, czyli wychodzi ponad jeden film publikowany na dzień. To uważam za całkiem zacne tempo, jeżeli chodzi o takie zagrajmerskie kanały, szczególnie takie kanały na początku, powiedzmy, swojego rozwoju, do których mój kanał zdecydowanie się zalicza. I tutaj muszę wspomnieć zdecydowanie o dwóch seriach, poza kilkunastoma innymi, w których zawarłem, myślę, dosyć ciekawe gameplaye, ciekawych gier. I tak, i pierwsza gra, która na pewno zasługuje na wymienienie tutaj, czyli Wiedźmin 3 Dziki Gon wraz z dodatkiem. W tym momencie seria ma już 140 odcinków. Zapewne jeżeli wyjdzie kolejny dodatek i zdecyduje się to nagrać,
co do czego oczywiście nie ma wątpliwości. Myślę, że ta seria jeszcze więcej odcinków zyska. A dlaczego jest ważna i istotna? Ponieważ była to seria, którą prowadziłem tak naprawdę na samym początku. Pierwsza moja seria, taka bardziej poważna poza Hearthstone'em. I powiedzmy, że był to taki kluczowy moment, gdzie zdecydowałem, że będę nagrywał dalej, będę nagrywał dłużej. No po prostu złapałem bakcyla do całego tego YouTube'a. A tak naprawdę z tym Wiedźminem było tak, że nagrałem kilka odcinków, wrzuciłem je na kanał i na tym chciałem zakończyć całą działalność. W tym momencie moja ówczesna dziewczyna, teraz już żona, namówiła mnie do tego, żebym jednak kontynuował tą serię, ponieważ Wiedźmin się jej spodobał, spodobał się jej, powiedzmy, ten mój komentarz. I uznała, że chce zobaczyć, jak ten Wiedźmin dalej się fabularnie potoczy. A więc uznałem, że no okej, jeżeli mam chociaż jednego widza, który chce to oglądać, to w takim razie mogę się skusić na nagrywanie dalej. Kolejna seria, która też jest, wydaje mi się, bardzo istotna na moim kanale, to Karczemna Bójka i 50 tygodni, które właśnie teraz pękło. Czyli tak naprawdę każda do tej pory karczemna bójka, która się pojawiła, jest na moim kanale. Dlaczego jest ta seria istotna? Ponieważ jest to mój motywator, żeby co tydzień, co najmniej co tydzień siadać przed komputerem, nagrywać coś właśnie z Hearthstone'a, troszeczkę pograć, troszeczkę nagrać i opublikować to na kanale. Także dzięki temu mam taką ciągłość, że nie mam przestojów, nie odechciewa mi się i tak dalej, wiadomo jak to jest. Jak coś sobie tam porobimy, przestaniemy, na przykład chociażby z siłownią, taki przykład można podać. Jeżeli chodzimy na siłownię, w pewnym momencie przestaniemy, a potem ciężko jest nam tak naprawdę wrócić czy do samego chodzenia, czy nawet wrócić do poprzedniej formy. Czyli Hearthstone i Wiedźmin, dwie ważne serie. No i oczywiście nie będę tutaj ukrywał, że inne serie też uważam za bardzo udane. Szczególnie tutaj muszę zwrócić uwagę na Oxenfree, na Firewatch oraz na chociażby Liars of Fear, które prezentowały sobą bardzo wysoki poziom, nie tylko audiowizualny, ale również fabularny. I pozwoliły mi się cieszyć tak naprawdę grami z troszkę innego gatunku, którego wcześniej tak jakby nie praktykowałem. Bardziej sięgałem po te tytuły AAA, te najbardziej głośne, przede wszystkim RPG, które, przy których się spędzało naprawdę długie godziny. I tak naprawdę gdzieś pomijałem te wszystkie niezależne tytuły, które wydaje mi się, że w tym momencie niosą bardzo dużą wartość, bo poza tym, że ładnie wyglądają, dobrze się w nie gra, prezentują ciekawe możliwości gameplayowe, to również bardzo często poruszają ciężkie tematy, które do tej pory były domeną i książek, i filmów. Kolejna rzecz, która na pewno wszystkim się rzuca w oczy po wejściu na kanał, to liczba subskrypcji. W tym momencie mamy ich dokładnie 40. I z tego miejsca chciałem Wam bardzo serdecznie podziękować za zasubskrybowanie kanału. Naprawdę jestem wdzięczny, to daje dużo. Można powiedzieć, że to takie frazesy rzucane przez każdego youtubera, ale wydaje mi się, że faktycznie każda subskrypcja to, szczególnie jeżeli ma się ich niewiele, jest motywacja do dalszego nagrywania i taka radość, że faktycznie ktoś tu wpadł, ktoś chce widzieć więcej tych materiałów i to motywuje do dalszego na pewno nagrywania. A więc liczba subskrypcji na razie 40, mam nadzieję, że będzie się stale powiększać, no ale to zobaczymy z czasem. I kolejna liczba to 11368. Jest to liczba wyświetleń, co robi na mnie naprawdę duże wrażenie. 11 tysięcy, prawie 11,5 tysiąca wyświetleń, to jest duża liczba, jak na 40 subskrypcji chociażby. I łączny czas, to się przekłada na łączny czas oglądania w minutach, 99 388 minut, czyli masa czasu spędzona właśnie z moją osobą, za co naprawdę bardzo dziękuję, jestem zaszczycony. Do tego jeszcze kilka tutaj ciekawych statystyk, ale myślę, że w tym momencie prezentują się one co najmniej
marnie, więc sobie może je darujemy. Jedna jeszcze rzecz, na którą chciałem zwrócić uwagę, to komentarze. Komentarze pojawiają się dosyć sporadycznie, ale jednak się pojawiają. I tutaj chciałem Was zachęcić do tego, żebyście bardziej aktywnie zaangażowali się w ten kanał, ponieważ chyba te komentarze tak naprawdę dają najwięcej radości. Ta interakcja z użytkownikami, jakieś wygłoszona opinia, wygłoszone zdanie na jakiś temat, czy chociażby nawet taki przykład, że ta karciana bójka była słaba i mi się nie podobała, też jest całkiem spoko komentarzem, też można się jakoś odnieść do tego. A więc zachęcam do komentowania pod tym filmem, pod każdym innym filmem. I może, żeby jakoś bardziej Was zachęcić, to wrzućcie jakieś pytania. Jeżeli macie do mnie jakieś pytania na temat mojej osoby, na temat kanału, na temat tego, czym się zajmuję i tak dalej, i tak dalej. Z chęcią odpowiem, zrobimy sobie taki Q&A, jeżeli się tam kilka tych pytań zbierze. Oczywiście mam nadzieję, że będą to pytania, które nie są zbyt intymne i pytania, na które będę mógł jakoś merytorycznie odpowiedzieć, czy tam się jakoś do nich ustosunkować. A więc liczę na Was, wrzucajcie coś ciekawego do sekcji komentarzy i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Dobra, w takim razie myślę, że tyle w tym odcinku. Także rok działalności uważam za mega dobre, pozytywne doświadczenie, które przyniosło mi wiele korzyści na takiej płaszczyźnie, powiedzmy, personalnej. I mam nadzieję, że za rok również będę mógł zrobić taki film, podsumować kolejny rok działalności. I wtedy te chociażby statystyki będą wyglądać lepiej, chociaż tak jak mówię, w tym momencie i tak jestem mega, mega z tego dumny. A więc dziękuję serdecznie za oglądanie, dajcie jakiegoś lajka, jeżeli Wam się podobało, jeżeli Wam się nie podobało, to minusujcie do woli. Przynajmniej będę wiedział, że takie materiały powinny mieć inną formę chociażby, będę kombinował, co tam dalej z tym zrobić. I oczywiście zapraszam jeszcze na Facebooka, którego sobie niedawno założyłem. Tam możecie zobaczyć zapowiedzi jakichś nowych serii na kanale. Nie wiem, jak Facebook ma z tymi zasięgami. Ponoć je bardzo obcina, ale no myślę, że też tutaj potrzeba trochę czasu, żeby ten grunt też zbadać, jak to wszystko działa i jak z tym pracować. A więc dziękuję serdecznie za oglądanie. Mam nadzieję, że nie za długi był ten vlog i gadałem chociażby trochę z sensem. Postaram się tutaj mało ciąć, żeby to było jak najbardziej naturalne. Chociaż myślę, że gdzieś tam jakieś przerwy moje i tak wytnę. A więc dobra, kończę już. Dziękuję serdecznie jeszcze raz. Pozdrawiam. Hej, hej.